Dobry den. Nieuchronnie zbliża się premiera wielkiego, choć też poniekąd oczywiście kontrowersyjnego nowego Dragon Age'a i uznaliśmy z Kubą, że to idealny moment, żeby podsumować, co wydarzyło się w tym świecie do tej pory, jakie postaci się tam pojawiły, czy na czym w ogóle polega świat Dragon Age'a. Skupimy się na tym, co powinniście wiedzieć do tej pory. W końcu jedynka wyszła już 15 lat temu, a sporo osób wskoczy do tej przygody, nie znając tych historii. Co prawda do Straży Zasłony wchodzą bazowo tylko 3 wybory z poprzedniej gry, ale zapewne będzie ona czerpać z dorobku całej trylogii. Ten materiał jest więc skierowany przede wszystkim do osób, które są nowe w świecie Dragon Age'a, ale myślę, że i starzy wyjadacze znajdą tu coś dla siebie, bo przecież warto odświeżyć sobie pamięć przed nową odsłoną. Zapraszamy! Zacznijmy od tego, czym w ogóle jest Dragon Age, szczególnie dla osób, które nic nie wiedzą na temat tych gier, bo dopiero wchodzą do tego świata. Dragon Age to seria fantasy, która przynależy do nurtu dark fantasy, mimo że często bywa wręcz bajkowo-kolorowa. Początkowo stylem pod wieloma względami nawiązywała do Baldur's Gate'a, bo w końcu BioWare odpowiadał za obie te serie. Pełno tu ciekawych wątków, wieloletniego tła historycznego, zastanych konfliktów, nietypowych relacji pomiędzy poszczególnymi państwami czy rasami, a świata aspiruje do bycia mocno nieliniowym i gdzieniegdzie poddającym się wpływom naszych decyzji. A na tych solidnych fundamentach funkcjonują też ciekawie napisane postaci. Miejscem akcji jest bardzo zróżnicowany kontynent Tedas, na który składa się kilka różnych państw. Będą one dobrą bazą, żebym opowiedział wam nieco więcej o tym świecie. Ferelden, na samiutkim południu, to królestwo, w którym zaczynamy całą tę przygodę z serią i mi pod względem klimatu przypomina średniowieczną Polskę w wersję fantasy, choć twórcy chcieli pewnie nawiązać bardziej do Brytanii. Mamy tu lasy, pola, góry, zamki, rycerzy. W zasadzie nic zaskakującego. Na zachód od Fereldenu jest jego największy rywal, Orle, które bezpośrednio wzoruje się na średniowiecznej Francji. Nawet nazwiskami czy językiem. W obu tych państwach toczy się akcja inkwizycji. Na północ mamy Nevarre, państwo również rywalizujące z Orle, charakteryzujące się ogromnym bogactwem, szczególnie znane z mumifikowania zmarłych. Na wschód od Nevarry znajdziemy Wolne Marchie, czyli grupę bogatych państw miast. Jednym z nich jest Kerkwall, gdzie toczy się akcja Dragon Age 2. To, co ich charakteryzuje, to bardzo kanciasty styl architektoniczny. Przejdźmy na samą północ kontynentu. Najdalej na zachód znajduje się Anderfels. To najbiedniejszy region Tedas. Znajduje się tu legendarna forteca Weishaupt. To siedziba Szarych Strażników. Zatrzymajmy się przy nich na chwilę, bo to grupa bardzo ważna dla całej serii. Ich rolą jest zabijanie mrocznych pomiotów podczas plag. Czym jednak są te przedziwne, paskudne stworzenia? O tym dowiecie się z fabuły Dragon Age Origins. Natomiast plagi pojawiają się cyklicznie. Rozpoczynają się, gdy mroczne pomioty odnajdą jednego ze starych bóstw, czyli wielkich smoków ukrytych pod ziemią. Wtedy używają swojej posoki, by przekształcić smoka w arcydemona, który prowadzi hordę na powierzchnię, by zająć całe Tedas. Za każdym razem strażnikom na szczęście udawało się jednak pokonać arcydemona i jego armię, ale skutki zawsze są bardzo odczuwalne, szczególnie w Anderfels, które jest całkowicie zrujnowane. Na wschód znajdziemy Imperium Tewinter, które będzie jednym z głównych miejsc akcji Straży Zasłony. To bardzo ciekawe miejsce, bo całym krajem rządzą magowie zwani magistrami. Dozwolone są tu takie mroczne praktyki jak magia krwi, która wymaga, jak nazwa wskazuje, krwi. I jest traktowana w prawie całym Tedas jako praktyka złych czarowników. W pozostałych państwach w większości magowie są trzymani w tak zwanych kręgach, czyli miejscach, gdzie są pod ścisłą kontrolą templariuszy. Rycerzy, którzy mają ich pilnować. W razie gdyby maga opętał demon, co niestety jest dość częste, templariusze muszą go zabić. Zupełnie inaczej jest w Tewinter, gdzie magowie mogą robić praktycznie co chcą. Legalne i szeroko praktykowane jest tu niewolnictwo. Na prawo od Tewinter znajdziemy Antive, państwo wina i handlu. Jest najbardziej znane z ich gildii asasynów, zwanej antiwańskimi krukami. Ostatni kraj na kontynencie to Rivein. O tym miejscu wiemy praktycznie najmniej. Jest pełne piratów i rabusiów oraz rządzone przez matriarchiczny rząd. Nad Tedas znajdują się jednak dwa bardzo ważne miejsca. Seheron i Parvolin. To tropikalne wyspy z lasami deszczowymi i dżunglami, które są domem Kunari.
to jedna z ras tego świata, ale również kultura i religia o tej samej nazwie. Kunari jako rasa to lud wysoki i muskularny, zwykle o bladej cerze i białych włosach. Od drugiej części przedstawiani z rogami. Wyznawanie kun oznacza wyznawanie zestawu wartości dość kontrowersyjnych dla pozostałych ludów. W tym bycie określanym przez swój zawód zamiast imienia i nazwiska, uznawanie stosunków seksualnych za pracę do wykonania, a nie coś związanego z miłością, stawianie służby swojej nacji ponad wszystko, czy chęć podbicia absolutnie każdego skrawka ziemi. Oprócz kunari na świecie są oczywiście inne rasy, głównie ludzie, elfy i krasnoludy. Ludzie są tu największą oczywistością, natomiast dwie grupy tego świata wyróżniają się spośród innych dzieł fantasy. Elfy dzielone są na dwie grupy. Dalijczyków, czyli wolny lud zamieszkujący najczęściej lasy, próbujący utrzymać kulturę upadłych narodów elfickich sprzed lat, a także, cóż, pozostałe elfy, najczęściej zamieszkujące tak zwane obcowiska. To slumsy zamieszkiwane tylko przez ostrouchych, którzy żyją w bardzo ciężkich warunkach. Jeśli chodzi o krasnoludy, to większość z nich mieszka pod ziemią, a zgodnie z tradycją ci, którzy wyjdą na powierzchnię, nie mogą powrócić do swojego domu. Żyją głównie z wydobycia lirium, magicznej substancji zwiększającej moce magiczne. Krasnoludy jako jedyne są na nie odporne, bowiem lirium w dużych ilościach jest bardzo szkodliwe dla wszystkich innych ras. Na sam koniec tego bardzo krótkiego wstępu do świata Dragon Age, ważne jest, żebym opowiedział wam o naprawdę istotnej instytucji, jaką jest zakon, szczególnie w kontekście ostatnich części tej serii. Większość mieszkańców Tedas wyznaje andrastianizm. To wiara w Andrastę, wybrańczynię Stwórcy. Skojarzenia z Jezusem są oczywiście nieprzypadkowe. Według nauczeń zakonu Stwórca odwrócił się od Tedas za grzechy ludzi. Stworzył też zasłonę, która oddziela świat żywych od świata duchów, demonów, zmarłych oraz snów, zwanego pustką. A przynajmniej tak głosi zakon. To obszar bardzo ważny od trzeciej części serii, więc przejdziemy do niego jeszcze później. Na ten moment musicie wiedzieć, że wszyscy poza krasnoludami trafiają do pustki podczas snu. W pewnym momencie jednak ludzie zapragnęli więcej władzy i zaczęli modlić się do starożytnych bogów, czyli smoków, o których wspominałem, żeby przedostać się przez pustkę i zdobyć złote miasto, siedzibę Stwórcy. To ostatecznie udało się magom z Te Winter, wypełniając złote miasto mrokiem oraz zamieniając się w pierwsze mroczne pomioty. Andrasta wybłagała Stwórcę o wybaczenie, po tym gdy to nastąpiło, została jednak spalona na stosie, stając się męczennicą, a Stwórca odwrócił się od ludzi po raz kolejny. Jak więc widzicie, świat Dragon Age'a jest naprawdę ciekawy, mimo że uderza w dość znane nam tony. Jak jest natomiast z poszczególnymi odsłonami tej serii? BioWare zastanawiało się nad swoim dalszym kursem, nad tym, w jakim kierunku powinno pójść studio, cokolwiek by nie mówić, już zasłużone na polu RPGów. Neverwinter Nights czy Baldur's Gate były takimi perłami w koronie studia, ale bynajmniej na tym ambicje twórców się nie kończyły. Z jednej strony mądre głowy z BioWare doszły do wniosku, że w fantastyce cały zespół czuje się już bardzo komfortowo, z drugiej bazowanie ponownie na Dungeons & Dragons mogło być nieco ograniczające, zarówno twórczo, jak i budżetowo. Postanowiono więc stworzyć od podstaw autorski świat fantasy, choć korzystający naturalnie z wielu konwencji i tropów tego gatunku, zajechanych jak łydki Syzyfa, ale jednak prawdziwych. Współzałożyciel studia, Ray Muzyka, wspomniał, że chciano zbudować coś nowego, ale brzmiącego znajomo dla większości graczy. Ambicje były ogromne, bo celowano, by ów nienazwany jeszcze RPG był dla gier tym, czym Władca Pierścieni dla fantastyki w ogóle. Smoki pojawiły się jednak dopiero wtedy, gdy nazwę Dragon Age wypluł generator nazw, który twórcy na prędce sobie sklecili. Dodano więc smoki, stworzono system kalendarzowy oparty właśnie na erach i gra naturalnie toczyć się miała podczas ery smoka. Prace nad grą ruszyły w 2002 roku, a pierwsze demo grywalne było już podczas targów E3 w 2004. Potem jednak zapadła dość długa cisza i Dragon Age powrócił na wspomniane targi dopiero w 2008 roku i to już w dość odmienionej formie. Postępy prac zwolniły głównie ze względu na zmianę silnika. Pierwotnie budowano na tym napędzającym jeszcze Neverwinter Nights, tym samym swoją drogą, na którym opierał się też pierwszy Wiedźmin. To, jak wyglądać będzie początek przygód naszego herosa, zależy od tego, jaką wybierzemy klasę oraz rasę swojej postaci, więc każdy prolog wygląda tu nieco inaczej.
Jak na tamte czasy, były one rozbudowane i robiły całkiem niezłe wrażenie. Koniec końców zawsze jednak odwiedza nas Duncan, werbując nas do Szarej Straży. Niedługo po inicjacji, polegającej na wypiciu krwi mrocznego pomiota, dochodzi do ogromnego starcia z plagą, które jednak nie idzie po naszej myśli. Jednemu z generałów przypomina się, że zostawił w domu garnuszek na gazie, konkretnie niejakiemu Loghainowi. Szara Straż dostaje potężny łomot, król Fereldenu, Kailan, zostaje zabity, a nasz bohater i towarzyszący nam śmieszek Alester jakimś cudem przeżywają dzięki pomocy tajemniczej czarownicy. To ostatni członkowie Szarej Straży w Fereldenie. Magiczka apostatka o imieniu Morrigan, córka przewijającej się przez całą serię Flemeth, rusza z nami w świat za namową swojej matki, by zebrać nową armię, która może postawić czoła pladze, powołując się na złożone wieki temu przez przeróżne frakcje i stronnictwa deklarację wobec Szarej Straży. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to nic wybitnie oryginalnego, ale jest podane w taki sposób, że nawet ktoś, kto nie przepada za tym konkretnym odłamem fantastyki, powinien się tu całkiem sprawnie odnaleźć. Każdy fabularny banał można bowiem skontrować naprawdę ciekawie napisanymi postaciami, które po drodze możemy zwerbować do swojej ferajny. Zabieramy ich ze sobą na misję, a w obozie spędzamy dużo czasu na rozmowach, z czasem lepiej rozumiemy meandry ich zachowań i poglądów lub nawiązujemy nawet romanse. Tak też będzie w kolejnych odsłonach, choć w różnych formach i niekoniecznie w obozie. Skojarzenie z Mass Effectem jest tu naturalnie jak najbardziej na miejscu, bo to w końcu to samo studio wypuściło w międzyczasie także początek przygód pierwszego ludzkiego widma i jego kosmicznej ferajny. Cała akcja jedynki toczy się w Fereldenie. Trafiamy zarówno do ludzkich miast, takich jak Denerim, stolicy, która jest podzielona na kilka małych lokacji, jest też trochę grzebania się w ciemnościach głębokich ścieżek i Orzammaru, czyli miasta krasnoludów. Trafimy też do lasów dalijskich elfów, a w pewnym momencie próbujemy nawet dorwać urnę świętych prochów z samej Andrasty w górach Mroźnego Grzbietu. Te ostatnie będą lokacją początkową w Inkwizycji, a to zwiastun tego, jak bardzo Dragon Age odnosił się w kolejnych odsłonach do poprzedniczek. A przynajmniej takie było pierwotne założenie. To, jak wyglądać będzie nasza rozgrywka, w umiarkowanie rozbudowany sposób zależy od nas samych. Niektóre podejmowane przez nas decyzje będą miały wpływ na świat w skali makro, czyli tej ogromnej dotyczącej całych narodów, ras, sojuszy i wojen, a z drugiej strony też bardzo często będziemy podejmować decyzje w skali mikro, dotyczących najczęściej naszych kompanów. Co najmniej kilkukrotnie w trakcie całej gry może dojść do sytuacji, że któryś z naszych towarzyszy będzie chciał opuścić naszą drużynę, bo zrobiliśmy coś, co mu się bardzo nie spodobało, albo też na przykład będzie chciał nam wbić nóż w plecy. Do dziś wielu graczy z nieudawaną tęsknotą wspomina mroczną i brutalną Morrigan, sarkastycznego Alastera, małomównego Kunari z głosem Piotra Frączewskiego Stena, pijaka krasnoluda Ogrena, czy bogobojną i nieustraszoną agentkę zakonu Lelianę, nie wspominając już o naszym ukochanym piesełku. No i jest jeszcze Loghain. Tak, ten Loghain, który może dołączyć do nas na samym końcu, pod warunkiem, że nie mamy nic przeciwko rozsierdzeniu maksymalnie Alastera. Ale nawet ten mumin ma swój charakter, motywację i ciekawe linie dialogowe w zanadrzu. Przez kolejne lokacje zdobywamy coraz większe poparcie w walce z plagą, ostatecznie budując całkiem pokaźną armię, która ma szansę wygrać z mrocznymi pomiotami i arcydemonem. W jednej z pozornie mało ważnych walk ścieramy się z Flemeth, czyli wspomnianą już matką Morrigan. Wygląda ona dość generycznie, rozmawia się z nią stosunkowo mało, ale przyjmuje postać smoka i jest potwornie ważna dla tej serii, więc zapamiętajcie jej imię, bo mimo że ją pokonaliśmy, to Morrigan ma przeczucie, że jej stara to nie kopara i jeszcze powróci. Koniec końców dochodzi ponownie do decydującego starcia z plagą, która wdarła się już bardzo głęboko do Fereldenu. Tym razem jednak odnosimy ostateczne zwycięstwo nad arcydemonem i armią pomiotów, choć to, czy nasz szary strażnik tę konfrontację przeżyje, zależy już tylko od naszych wyborów. Po tym wszystkim możemy nawet zostać władcą Fereldenu, wystarczy poślubić królową. Choć ten sam tytuł przysługuje Alisterowi, bo jak się okazuje w trakcie jest on królewskim bękartem, ale nie mówcie mu tego, bo robi mu się przykro. Kolejną kwestią jest również to, czy chcemy razem z Morrigan spłodzić dziecko, które przejmie duszę arcydemona po jego śmierci, tym samym ratując naszego bohatera od śmierci. Odpowiedzialne rodzicielstwo, rozdział pierwszy. Dragon Age Początek trafił na półki pod koniec 2009 roku i pomimo całkiem solidnej krytyki w kontekście już wówczas nieco przestarzałej szaty graficznej, został bardzo ciepło przyjęty przez prasę i samych graczy. Sprzedał się o wiele lepiej niż twórcy się spodziewali, bo w lutym 2010 roku EA ogłosiło, że sprzedano już ponad 3 miliony kopii, a BioWare nie planowało nawet sequela, co sporo mówi o ich oczekiwaniach.
Teraz stało się to jednak niemal pewne, że jakaś kontynuacja pojawić się musi. BioWare stworzyło sobie nową, solidną markę, a rzekomo mający odchodzić do lamusa system taktycznych RPGów ma się całkiem nieźle i gracze chcą więcej taktycznej pauzy pozwalającej planować skoordynowane akcje zespołu, więcej porywających postaci i więcej trudnych decyzji do podjęcia. Era smoka, wiek smoka, epoka smoka właśnie się zaczęła. Dragon Age 2 powstawało jednak w strasznych bólach i męczarniach dla devów, bo mieli oni całe 16 miesięcy od Electronic Arts na stworzenie drugiej odsłony Dragon Age'a, podczas gdy oni już pracowali nad DLC do Origins pod tytułem Przebudzenie. Nic dziwnego więc, że fabuła dwójki jest ściśle powiązana z magiem Andersem i duchem Justynianem. Tak swoją drogą to się długo zastanawialiśmy, jak to jest po polsku, bo Justice ma dużo więcej sensu niż Justynian, którzy między grami stali się jednością, a pochodzą właśnie z dodatku do jedynki. Usprawnione zostały mechaniki, rozbudowano silnik i postawiono na większą ilość akcji w tym specyficznym RPG-u. Do oceny tego, jak to wszystko wyszło w opinii graczy, przejdę jednak później. Zajmijmy się tym, co działo się w samej rozgrywce. W przeciwieństwie do jedynki, dwójka jest dużo bardziej przyziemna i skupia się przede wszystkim na jednej lokacji, na jednym mieście, w którym wszystko się toczy, czyli Kerkul, mieście należącym do Wolnych Marchi. Zamiast stworzonej mniej więcej od zera przez nas postaci, gramy jako Hawk, uchodźca bądź uchodźczyni z Fereldenu, który próbuje ogarnąć swoje życie po ucieczce z Lotharing, małego miasteczka znanego z jedynki. Pomaga mu w tym siostra lub brat, w zależności od tego, jaką płeć wybraliśmy, a także grupa przyjaciół, którą jak to w tej serii rozbudowujemy po drodze. Zanim Hawk wyruszy do Fereldenu, napotyka na smoka, który okazuje się być wcieleniem Flemeth, matki Morrigan, którą jak przypominamy mogliśmy zabić w jedynce. Wszystko jednak w trakcie gry składa się w całość, bo wykonując zadanie dla Flemeth, tak naprawdę umożliwiamy jej przeżycie. To takie zabezpieczenie na wypadek, gdyby faktycznie doszło do wydarzeń z jedynki i na prośbę Morrigan zabilibyśmy jej matkę. Całą historię Hawka opowiada Valik Tetras, który jest niejako narratorem. Grając w zasadzie jesteśmy w ciągłej retrospekcji wewnątrz historii Valika. To bardzo ważny w serii krasnolud, charyzmatyczny pisarz książek kryminalno-romantycznych, walczący praktycznie tylko i wyłącznie za pomocą swojej kuszy Bianki. Valik siedzi w areszcie i przez większość gry próbujemy dojść do tego, dlaczego Cassandra, poszukiwaczka zakonu, jest tak zainteresowana nim i Hawkiem. Przez rok od przybycia do Kerkul, Hawk zarabia pieniądze rozwiązując problemy okolicznych mieszkańców, by pokryć koszty wprowadzenia do miasta w trakcie, gdy bramy były zamknięte dla uchodźców z Fereldenu. Tu Kunari coś kombinują, tam odwieczne konflikty magów z Templariuszami, do naszej drużyny mogą dołączyć Avelin, żona Templariusza pragnąca zemsty za swojego zmarłego męża, Meryl, nieśmiała elfia czarodziejka, Izabela, znana królowa piratów, Fenris, elfi niewolnik wojownik, nienawidzący magów oraz, jeśli mieliśmy DLC, Sebastian, pretendent do tronu Starkhaven. Poznajemy też wspomnianego wcześniej Valika. Ten wraz ze swoim bratem Bartrandem wyruszają na głębokie ścieżki w poszukiwaniu skarbów. Myśleli, że teraz po pladze powinno być już bezpieczniej. Do ich ekspedycji dołącza ekipa Hawka. Zanim to się jednak uda, potrzebują mapy, którą można zdobyć od znanego z DLC do jedynki Andersa. Na głębokich ścieżkach ekipa znajduje posążek ze złej czerwonej odmiany Lyrium, który Bartrand wykrada dla siebie. Substancja ta wypacza umysły ludzi i będzie odgrywać ważną rolę w Inkwizycji. Mijają 4 lata. Hawk bardzo wzbogacił się na swojej ekspedycji, a w międzyczasie gorący Kunari stają się bardzo niegrzeczni w twojej okolicy. Postanawiają przejąć Kerkul i zabijają wicehrabię, który zarządza miastem. Oczywiście nasza wspaniała ekipa wypędza rogaczy ze swojej dzielni. Od tego momentu Hawk zyskuje tytuł bohatera Kerkul, przywódczyni Templariuszy Meredith podejmuje decyzję o wprowadzeniu swego rodzaju państwa policyjnego, gdzie wszystko jest kontrolowane przez jej żołnierzy. Musimy podjąć decyzję, czy będziemy wspierać Templariuszy czy magów, którzy są przez tych pierwszych represjonowani. W zależności od tej decyzji pomagamy jednej bądź drugiej stronie rozwiązać ich kolejne problemy. Po drodze spotykamy na przykład Lelianę, która ostrzega nas przed wielką wojną, która może niedługo nadejść. Niedługo po tym Anders odkrywa swoje karty i dokonuje zamachu. Wysadza krąg magów w Kerkul, zabijając wszystkich w środku.
Meredith decyduje się wobec tego dokonać czystki i wymordować wszystkich magów w okolicy. Decydujemy, czy stanąć po stronie magów czy templariuszy, ale też o tym, czy zabić Andersa, czy pozwolić mu żyć. Pod koniec walczymy z Meredith. Do walki z tą ostatnią towarzyszą nam też templariusze kierowani przez poznanego w pierwszej części Kalena. Templariusza, który przetrwał poważne problemy w kręgu magów. Okazuje się, że Meredith odkupiła od Bartranda posążek z Lyrium i przekształciła go w miecz. Jej własna broń doprowadziła ją do szaleństwa. Po walce miecz wybucha, a Meredith zostaje zamieniona w posąg. Gra kończy się rozpoczęciem wojny między magami a templariuszami w wielu regionach Tedas. Varric kończy swoją opowieść, a Cassandra przyznaje, dlaczego szukała Hawka. Chciała dowiedzieć się, czy był odpowiedzialny za wojnę. Okazuje się, że nie, więc chce poprosić go o pomoc w zakończeniu jej. Hawk jednak zaginął. Pewne wątki budujące fundamenty pod kontynuację zostały wprowadzone w DLC, w którym trafiamy na ślad nieżyjącego ojca naszego bohatera i jego powiązania z Szarymi Strażnikami. W rezultacie spotykamy Koryfeusza, nietypową jak na pomioty istotę, która mówi i wykazuje się zbyt dużą inteligencją, by pozostawić go przy życiu. Koryfeusz jest przez naszych śmiałków pokonany, ale to wcale nie oznacza końca jego historii w tej serii. I tu warto wspomnieć, że wielu fanów nie chce przechodzić Dragon Age'a dwójki po raz kolejny, albo po prostu krzywo patrzą na tę odsłonę. Zmiana w postaci kółka z odpowiedziami z Mass Effecta zamiast numerowanej listy dialogowej była zbyt drastyczna dla tych, którzy upatrywali się w grze duchowego spadkobiercy Baldur's Gate'a. Dopiero po latach wiele osób dostrzegło, jak dobrze napisane zostały na przykład fioletowe opcje dialogowe, czyli śmieszkowe i sarkastyczne, których często brakowało w Mass Effect'cie. Tam zazwyczaj oznaczało to też bycie renegatem, do tego ważne było, że te opcje wciąż miały wpływ na naszą fabułę. Kolejnym problemem był bardzo ograniczony kreator postaci. Oczywiście nie chodzi tu o twarz, a o fakt, że zamiast tworzyć naszego bohatera od zera, byliśmy skazani na granie Hawkiem. Do wyboru była jedynie klasa oraz płeć, ale koniecznie musiał być to człowiek. Dla mnie jednak największym problemem nie było nawet to, a nuda. Ta gra strasznie wynudziła mnie powtarzalnością. Większość czasu poruszaliśmy się po Kerkuol, które po dłuższym ograniu znałem już na pamięć i przechodziłem przez nie beznamiętnie. Nie podobało mi się szczególnie to miasto. A w misjach pobocznych dostawaliśmy powtarzalne lokacje, czyli przykładowo, jak już zobaczyliście jaskinie kilka razy, to wiedzieliście, jak wyglądają wszystkie kolejne. Oczywiście tego typu problem zdarzał się już w jedynce, ale przecież od kolejnej odsłony oczekujemy poprawy, a nie tego samego. Graficznie dwójka moim zdaniem prezentowała się dużo lepiej niż nieco już drewniana jedynka, szczególnie w kwestii tekstur i animacji. Jednak fabuła jest również dużo bardziej przyziemna jak na BioWare w porównaniu do jedynki, Inkwizycji czy Mass Effectów. Większość problemów, które tu rozwiązujemy, nie dotyczą całego świata, a po prostu okolicznych mieszkańców. Oczywiście dla wielu osób to może być na plus, jednak ta odsłona ma zdecydowanie najmniejszy wpływ na całą serię pod względem fabuły. W zasadzie po Origins można od razu przejść do Inkwizycji i dużo by nas nie ominęło. Co oczywiście nie oznacza, że to była zła gra, po prostu dużo bardziej wolę jedynkę. Kolejna odsłona, o której teraz opowie wam Kuba, wzbudziła wśród wielu fanów naprawdę duże kontrowersje. Zresztą chyba wszystkie odsłony Dragon Age'a budzą jakieś kontrowersje, ale ta w szczególności. Chodzi oczywiście o Inkwizycję i ja dopiero w zeszłym roku się do niej bardziej przekonałem, bo wcześniej po prostu nie byłem w stanie przejść jej w całości, ale teraz odkryłem, że istnieje coś takiego jak mody. Mimo tego muszę przyznać, że i tak ta kolejna odsłona ma dużo bardziej widoczne wady niż pozostałe części tej serii. Ale o tym już opowie Kuba. BioWare dostało po Dragon Age 2 bardzo konkretny i spójny feedback. Uproszczenie gry i spłycenie jej mechanizmów było zdaniem wielu ogromnym błędem. Część trzecią ogłoszono w 2012 roku, nadając jej także tytuł Inkwizycja. Proces tworzenia gry był bardzo trudny, gdyż postanowiono, by tym razem korzystać z Doomy i jej silnika Frostbite trzeciej generacji, który dotychczas używany był w Battlefieldzie. Idąc metodą postrzegania świata chłopskim rozumem, wszystko było ok, bo Frostbite umożliwiał generowanie pięknej grafiki, super oświetlenia i korzystał z licznych technologicznych ciekawostek. Nie był jednak z drugiej strony w ogóle tworzony z myślą o RPGach.
Tak więc BioWare musiało bardzo grzebać mu we wnętrznościach, by umożliwić chociaż obsługiwanie tak bardzo podstawowych w RPGach rzeczy jak ekwipunek czy dialogi, a mordercze terminy i konieczność dostosowania tego wszystkiego także pod stare konsole zdecydowanie nie pomagały. By zsumować zatem szybko sytuację BioWare, studio stało przed perspektywą zrobienia najbardziej ambitnej gry w swojej historii, musiało odratować reputację tak swoją, jak i tę EA, wówczas dwukrotnym laureatem konkursu na najgorszą firmę w USA. Zaczynacie pewnie dostrzegać, jaki bajzel musiał tam panować i to od samego początku. W 2013 roku Jason Schreier po raz pierwszy mógł zobaczyć na własne oczy demo Dragon Age Inquisition. To, co tam faktycznie zobaczył, bardzo mu się spodobało. Widział dynamiczne misje, bardzo ładną grafikę, ciekawe dialogi, no generalnie bardzo fajny Dragon Age. Problem jednak w tym, że jak opisuje w swojej książce, nic z tego nie trafiło do faktycznej gry. Tak, tylko dlatego przywiozłem tutaj tą książkę, żeby pojawiła się pewnie niesfokusowana na pół sekundy na ekranie. Po wewnętrznych testach gotowej fabuły pracownicy studia wytykali bardzo dziurawą i nielogiczną historię. Potrzebne były drastyczne zmiany i przepisanie samego początku historii w sposób fundamentalny, a ostateczny termin premiery zbliżał się jednocześnie nieubłagalnie. Jako odpowiedź na część drugą, Inkwizycja była projektem zdecydowanie zbyt dużym i zbyt ambitnym, przynajmniej jeśli mówimy o bardzo konkretnych i sztywnych możliwościach czasowych. Morderczy crunch nie wystarczył, by wypolerować wszystko do perfekcji lub do stanu przynajmniej zadowalającego. Dorzućmy do tego, że kilka miesięcy po premierze Inkwizycji debiutował też niszczyciel wszystkich RPGów tamtych czasów, czyli Wiedźmin 3. CD Projekt jakimś cudem wykręca więc o wiele lepszą grę niż to bogate i jej sypiące dolarami z bezdennych kieszeni, mimo że Inkwizycja w 2014 roku zbiera wiele tytułów gry roku. Ludzie po prostu nie wiedzieli, że można to zrobić lepiej. W Inkwizycji po raz kolejny rekrutujemy swój własny fantastyczny Dream Team i ponownie poczuć się możemy jak w starym dobrym Origins. Pojawiają się naturalnie znajome twarze, a tym razem ponownie to my kształtujemy cały świat, a nie świat naszego bohatera i okolicznych mieszkańców. Na starcie nasza ekipa to Varric i Cassandra, którzy przez wcześniejszą znajomość często się przekomarzają. Oprócz tego tajemniczy elf apostata Solas. Chłop maluje sobie ciekawe rzeczy na ścianach z zaangażowaniem godnym osiedlowego fana sprayów wraz z naszymi postępami i wie zaskakująco dużo na temat starożytnych elfów, a jego hobby to podróżowanie do pustki. Oczywiście mentalnie. Do drużyny dołącza również Żelazny Byk, potężny i śmieszkowy agent Kunari, mający własną drużynę najemników. Oprócz tego Blackwall, gość deklarujący się jako szary strażnik, który jak się później okazuje jedynie udawał, mimo że serce ma po właściwej stronie. Kiedyś tam jednak dokonał jakiejś straszliwej zbrodni, za którą teraz musi pokutować. Jest jeszcze Sera, ale może jej tutaj już nie omawiajmy, zwłaszcza że wyjątkowo pastwiliśmy się nad nią już przy okazji materiału o najgorszych towarzyszach z gier wideo. To po prostu elfia łuczniczka należąca do bandy zwanej Przyjaciele Rudej Jenny. W pewnym momencie pojawia się też Cole, duch współczucia chcący zostać człowiekiem, przyjmujący postać chłopaka, który zginął tragiczną śmiercią przez wygłodzenie w zamkniętej wieży. Są też magowie. Dorian, sarkastyczny syn wysoko postawionego magistra z Imperium Tewinter oraz Vivienne, doradczyni przywódczyni Orle, cesarzowej Selene. Na naszym dworze mamy też doradców, którzy pozwalają nam dzięki swoim umiejętnościom wykonywać operacje na stole, nie operacyjnym, a bitewnym. Są nimi Leliana, tym razem jako lewa ręka świętej Justynii, Kalen, były już templariusz i zdolny dowódca oraz nowa postać Józefina. To członkini rodu Montilies Andivi, specjalizująca się w różnych technikach dyplomacji. Głównym antagonistą przez większość gry staje się Koryfeusz, któremu to pomaga stare, zepsute smoczysko, do bólu przypominające bohaterom arcydemona. Pamiętacie jeszcze to czerwone lirium siejące zepsucie w umysłach ludzi gorzej niż TikTok? To właśnie ono namieszało smokowi w główce. Sama Inkwizycja zostaje powołana do istnienia z powodu tajemniczej eksplozji na spotkaniu, mającym wreszcie uspokoić wojnę pomiędzy magami i templariuszami. Wszyscy poza głównym bohaterem giną, a na ręce zostaje mu tak zwana kotwica, która umożliwia zamykanie szczelin pozwalającym demonom na dostanie się do Tedas z pustki.
Nasza dotknięta amnezją postać najpierw rządzi z azylu w górach Mroźnego Grzbietu, gdzie poprzez swoje działania rekrutujemy do pomocy magów lub templariuszy. Oba stronnictwa są ze sobą mocno skłócone w rezultacie wydarzeń z poprzedniej gry, ale poświęcenie czasu na rekrutację jednej ze stron powoduje, że ta druga zostanie wypaczona przez siły Koryfeusza i wcielona w jego zastępy. W rezultacie Koryfeusz atakuje azyl, niszczy go i zmusza nas do przeniesienia całej ekipy do podniebnej twierdzy, w której na nowo powstaje Inkwizycja z naszym protagonistą na czele. Cele są proste. Rzuć gumę, zebrać nowe siły, zamknąć wyłomy i skopać tyłki złoczyńcom. A guma do rzucia kończy się bardzo szybko. Mimo, że nie było tam żadnej pumy. Wiesz, jakiej pumy? Tej, co ma jaja z gumy! Jezu! Przepraszam, musiałem. Ten wewnętrzny gimnazjalista cały czas tu siedzi. Ale fajnie poszły te regaty, nie? Wszyscy wiemy, jakie regaty. Dość logicznym krokiem jest namierzenie, co stało się z Szarą Strażą, która przecież powinna tu jakoś zareagować, a w namierzeniu ich pomaga nam stary, dobry Hawk. By znaleźć szaraków, którym zło troszeczkę namieszało w głowach, rzucamy się w cielesnej formie jako pierwsi od wieków w objęcia pustki, dokładnie pod prąd w jednokierunkowej alei imienia mnóstwa demonów. Troszeczkę się z nimi namieszało, więc płacąc dość wysoką cenę, możemy zwerbować dla naszej sprawy to, co zostało z Szarej Straży, ale wiąże się to z ryzykiem ponownego ich wypaczenia. Po drodze w pustce ginie niestety Hawk lub nasz stary przyjaciel Alistair, jeśli pozostał on mrocznym strażnikiem w finale pierwszej części. Następnie trafiamy do Pałacu Zimowego, by w końcu pogodzić ze sobą skłócone orle i powstrzymać planowany zamach na cesarzową. O ile taką ścieżkę rzeczywiście obierzecie, bo gra pozwala wam poprzeć również uzurpatorów. Pamiętacie Morrigan? Ta ma teraz fuchę u boku cesarzowej i jest o wiele bardziej uprzejma niż wcześniej. Jak się okazuje, istnieje artefakt, który umożliwia także innym wejście do pustki w fizycznej postaci. To widziane już wcześniej w serii lustra Eluvian i zdobyciem tego lustra zainteresowany jest Koryfeusz, więc gnamy do świątyni Mythal, by go powstrzymać. Na miejsce docieramy w sam raz, by zobaczyć, jak Koryfeusz zostaje ubity przez świątynną straż tylko po to, by znów po chwili opętać pobliskiego szarego strażnika. Dowiadujemy się, że by uniemożliwić Koryfeuszowi takie oszukaństwa, należy poradzić sobie z jego smoczyskiem. Po ubiciu starego smoczyska, Koryfeusz zostaje wykopany do pustki, wyłom zostaje zamknięty, a pan Maruda zostaje tam wobec tego uwięziony. Solas, który przez całą grę jest jakiś dziwnie tajemniczy, pryska jednak wraz z tajemniczą kulą pozostawioną przez Koryfeusza, a epilogowa cutscenka przedstawia Solasa w zupełnie innym świetle, gdyż okazuje się on Fen Harelem, elfickim bóstwem oszustwa. Jego imię w wolnym tłumaczeniu oznacza straszliwy wilk i to właśnie tak pierwotnie nazywać miał się kolejny Dragon Age. Cwaniaczek ten był marionetkarzem całego tego mrocznego przedstawienia. Spotyka się on z Flemeth, która na tym etapie posiada już w sobie cząstkę Mythal, dawnej przyjaciółki Solasa. W związku z tym ten po prostu ją pochłania, jak ja, bardzo dobre śniadanie. Tu w zasadzie fabuła się kończy, ale Inkwizycja dostała jeszcze kilka DLC, w tym także o nazwie Intrus, które rozwija wątek Solasa nieco bardziej. Akcja dzieje się 2 lata po zakończeniu podstawki i zaczyna się zjazdem mającym na celu zdecydować o dalszych losach Inkwizycji. Czy zdecydujemy się ją oddać pod wpływy Orle, czy może jednak rozwiążemy naszą organizację, czego domaga się Ferelden? Imprezy nigdy jednak nie są spokojne, bo pojawia się niespodziewane zagrożenie ze strony Kunari, lecz także i tutaj i wielkim mącicielem okazuje się Solas, na którego nadal ci gorący Kunari polują. Jakby plot twistów było mało, okazuje się, że Solas odpowiada za stworzenie zasłony, za którą uwięził stare bóstwa, czyli elfickich, bardzo potężnych magów, skazując ich na wieczne więzienie w pustce. W rezultacie elfy utraciły swoją magię i nieśmiertelność. Podczas nieuniknionej konfrontacji ze spiczastouchym Łysolem, Inkwizytor wykonuje ruch w stylu młodego Luke'a Skywalkera i traci rękę, gdyż wciąż obecna na niej kotwica zaczyna zagrażać życiu Inkwizytora i jego towarzyszy. Nową twarzą tej religijnej organizacji, w zależności od naszych decyzji, zostanie Leliana, Vivien bądź Cassandra. Po epilogu dostajemy jeszcze przerywnik, w którym Inkwizytor szuka na mapie miejsc, w którym można będzie poszukać sprzymierzeńców wolnych od wpływów i korupcji Solasa. Sztylet w dramatyczny sposób i głośnym brrr ląduje w samym środku lokacji. Te Winter.
Inkwizycja została przyjęta dość burzliwie, bo z jednej strony gra absolutnie nie wykorzystywała swojego potencjału i patrząc na realia produkcji oraz ramy czasowe, w których trzeba było się zmieścić, projekt był po prostu za duży. Niemniej, zdaniem wielu graczy, była to gra wyraźnie lepsza od części drugiej. Nie obyło się bez solidnej swoją drogą krytyki na temat optymalizacji, czasem nic nie wnoszących decyzji oraz zatrważających ilości questów zapychaczy o zbieraniu wątrób wilków, które sztucznie wydłużały grę do poziomu MMO. Liczby jednak, cokolwiek by nie mówić, nie kłamią i 12 milionów sprzedanych egzemplarzy dowodzi, że Inkwizycja przynajmniej z punktu widzenia komercyjnego była ogromnym sukcesem. A morderczy crunch BioWare'u był poświęceniem, na które EA było gotowe. I tak dochodzimy do Straży Zasłony, czyli bezpośredniej kontynuacji Inkwizycji po 10 latach od premiery poprzedniczki. W tej grze wcielamy się w Rooka, świeżaka, który wspólnie z doskonale wam już znanym krasnoludem Varrickiem i zwiadowczynią Inkwizycji Harding podążają śladem Solasa, by powstrzymać go przed jego celem zniszczenia zasłony i przywrócenia elfom ich dawnej chwały. Nie zważając na konsekwencje, jakie to będzie miało dla świata ze strony demonów, których zasłona nie będzie już powstrzymywać. Tworząc swoją postać w Veilguardzie, wziąć musicie pod uwagę tylko trzy wybory. Z kim romansował wasz inkwizytor, jaki jest status inkwizycji po wydarzeniach z Intruza oraz czy poprzysięgliście zatrzymać Solasa za wszelką cenę, czy też spróbować uratować go przed popełnieniem poważnego błędu jako przyjaciela, który trochę zbłądził. Już niedługo przekonamy się, jaki będzie Veilguard, jak bardzo różni się od pozostałych części, bo na pewno będzie się różnił, widzieliśmy to przecież po gameplayach w internecie i jak bardzo spaja wszystkie te odsłony w całość. Ja osobiście nie mogę się doczekać, choć patrzę dość sceptycznie. Zawsze patrzę na kolejne Dragon Age z pewnym dystansem, bo wiem, że każda z tych odsłon była na swój sposób kontrowersyjna. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, która z części Dragon Age'a jest waszą ulubioną i dlaczego prawdopodobnie jest to Dragon Age 1. Się nie żegnamy, do zobaczenia niebawem.